Ustalają, że ofiara przyjechała tam z mężem. Mężczyzna nalegał na umieszczenie w szpitalu swojej pasierbicy. Doszło między nimi do kłótni. Zatrzymany nie przyznaje się do winy i mówi, że chciał chronić rodzinę przed nastolatką. Dziewczyna ma zaburzenia psychiczne, cierpi na anoreksję i nie chce się leczyć. Komisarze podejrzewają, że nastolatka dowiedziała się o planie rodziców i postanowiła temu zapobiec. Magda jeszcze nadal nie doszła do siebie. Musimy z nią porozmawiać. Proszę. Madziu, Madziu, otwórz! Madziu! Co się stało? Niech pan się odsunie. Madzia? Madziu, Madziu, słyszysz mnie? Madziu! Słyszysz Madziu, mnie? Madziu, obudź się. Pogotowie? Dobrze, podłączamy jej kroplówkę. Nie chcę. Słuchaj, nie mogę znaleźć żadnej żyły. Wszystkie się zapadły. Puśćcie mnie. Dobra, mam. Spokojnie, dziewczyno, spokojnie. Musimy się tylko podłączyć kroplówkę. Dokąd mnie wieziecie? Do szpitala. Nie chcę. Magda, spokojnie, jestem z tobą. Wszystko będzie dobrze. Nie pozwolę się nigdzie zamknąć. Dobrze, panowie, bierzemy ją. Mama też chciała się mnie pozbyć. Zamknąć mnie w szpitalu. Ale ja jej nie pozwoliłam. Nienawidzę jej za to. Spokojnie. Nienawidzę jej. Puśćcie mnie. Zostawcie mnie, nigdzie nie pojadę. Sobota, 19:30. Szpital. Nie będę pana okłamywać. Jej stan jest naprawdę poważny. Organizm jest mocno wycieńczony. Część narządów wewnętrznych przestaje już normalnie funkcjonować. Ale pomożecie jej, prawda? Tak, ale tylko doraźnie. Możemy ją dokarmić dożylnie, wzmocnić. Ale to na nic, póki ona nie zrozumie, że musi zacząć jeść. Moim zdaniem konieczna jest konsultacja psychiatryczna. Nie, ja sam dam radę. Proszę zrozumieć, ona mnie posłucha. Zobaczy pani. Na razie potrzebny jest jej spokój. Ona musi troszkę odpocząć. Magda jeszcze nie jest w stanie rozmawiać. Proszę jej nie męczyć. W takim razie będziemy musieli panu zadać kilka pytań. Czy Magda pojechała ze swoją matką do kliniki psychiatrycznej? Proszę pana, wiemy, że pana była żona zgodziła się umieścić Magdę w tej klinice. Co tam między nimi zaszło? Zaszło? Nic nie zaszło. Magda nic jej nie zrobiła. Tak jak już pani mówiłem, cały czas była ze mną. Tato! Myślisz, że on kłamie? Nie wiem, no. Jedyne co pewne, to za wszelką cenę chcę chronić córkę. Tak? Maciek, odzyskaliśmy nagranie z telefonu ofiary. Mhm. Jej były mąż niedługo przed zabójstwem dzwonił do niej, kłócili się i pojechał pod klinikę. Zabierz mnie stąd. Proszę. Madziu, zrozum, nie mogę. Lekarze powiedzieli, że musisz tu przez parę dni pozostać. Ale ja nie chcę. Chcę być z tobą. Córeczko. Tatusiu, dlaczego mi nie chcesz pomóc? Przecież robię wszystko, co tylko mogę, żeby ci pomóc. Nic nie robisz. Wynoś się stąd. Madzia. Wynoś się stąd, nienawidzę cię. Madzia. Wynoś się, rozumiesz? Proszę wyjść. Proszę nas zostawić. Zostawcie mnie. Proszę pana. Puśćcie mnie. Podaj coś na uspokojenie. Uciekłam matce, wam też ucieknę. Madzia, puśćcie proszę cię, mnie. Nie rób tego. Obiecałeś, że nie pozwolisz mnie nikomu skrzywdzić. Spokojnie. Nikomu. Nie. Pójdźmy, pójdźmy. Zostawcie mnie. Puśćcie mnie.
Proszę pana. Wiemy o tym, że był pan dzisiaj pod kliniką. To pan poszarpał się z byłą żoną, prawda? Ale chciałem tylko pomóc mojemu dziecku. Nie chciałem, żeby trafiła do kliniki psychiatrycznej. Nie chciałem zabić Anety. Ja tylko popchnąłem. To był tylko przypadek. Chodźmy. Chodźmy. Jerzy Rowecki za nieumyślne spowodowanie śmierci został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat.